26 września o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Żorach odbył się ostatni już koncert finałowy 8 Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore. Tym samym festiwal przeszedł do historii. Wystąpił natomiast Immortal Bach Ensemble pod dyrekcją Mortena Schulte-Jensena. Zespół tworzą profesjonalni śpiewacy, soliści z Niemiec, Szwajcarii, Niderlandów i Skandynawii. Ich występ przypadł do gustu publiczności, która nagrodziła śpiewaków gromkimi brawami. Wielkie podziękowania i brawa należą się także całemu zespołowi organizatorów z księdzem doktorem Wiesławem Chutkiem na czele oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach. Podziękowania skierować należy do wszystkich patronów honorowych, a także do instytucji i sponsorów indywidualnych, którzy wsparli to wyjątkowe przedsięwzięcie.